Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaczka, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dzisiaj po raz kolejny Hellblade. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać Valrana, czyli Boga Iluzji. Aktualnie za cel główny mamy chyba wrócić do tej naszej początkowej lokacji, gdzie mieliśmy te potężne zamknięte drzwi, dlatego że już mamy zebraną pieczęć Surtra, jak i Valrana, i jesteśmy chyba w stanie wkroczyć do Helheimu, tak mi się przynajmniej wydaje, albo spróbować, zobaczymy, nie mam zbytnio strategii, jakby tutaj to zrobić. No to wygląda po prostu przepięknie. Chyba dobrze idziemy. Tutaj nas jeszcze nie było raczej. A nie byliśmy, dobrze. Tutaj zmierzam do tej lokacji, gdzie były te zamknięte drzwi. Chyba tam będziemy się udawać dzisiaj, takie mam wrażenie. Skoro mamy kwestie dialogowe naszych głosów, to mam nadzieję, że dobrze idziemy, bo kurczę, tak się wracać zaraz, nie uśmiecha mi się taka opcja. O, tutaj po schodach. Chyba tutaj. Tak, bo tutaj mieliśmy do otworzenia tą pieczęć, tutaj przez ten portal popatrzyliśmy. Wydaje mi się, że już chyba zbliżam się do tej początkowej lokacji. Ciekaw mnie w sumie cały ogrom map, jak to mniej więcej wygląda. Bo to chyba nie jest otwarty świat, tylko ładujące się poziomy. Z każdym, można powiedzieć, że wejściem przez bramę. Tam chyba nic. Wydaje mi się, że na pewno pominam jakieś te kamyki, które opowiadają nam tą historię, ale nie będę tego tryhardować. Tak pewnie na internecie można znaleźć rozwiązanie całej tej historii, mam wrażenie. Tutaj na pewno będziemy z kimś walczyć, bo tak samo było w przypadku powrotu z krainy Surtra, więc ja już mogę się naszykować na walkę oczywiście. Jak tam nasza tarasa? No na razie jest na przedramieniu, zaraz będzie w obrębie bicepsu i tricepsu, więc zobaczymy, ile śmierci potrzeba, żeby ta nasza ręka zaczęła gnić jeszcze bardziej. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. You
searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Kurczę, tędy... A nie, tak nie tędy. Chyba tam wcześniej przechodziliśmy. Albo pod tym mostem jakoś. Tylko, że tutaj nie było tyle wody, z tego co pamiętam. Pamiętam, że tutaj po brzegu, koło tych bali przechodziliśmy. O nie. Aha, czy go to nie oszołomiło ten cios z wyskoku? Ci, co mają te hełmy wikingów, są zbyt mocni, tak szczerze. Ci druidzi tacy, to jest te maski chyba, tak mi się zdaje, że są druidami. Są łatwiejsi akurat. Co nie zmienia faktu, że i tak trochę skupienia wymagają. Fajnie na nich w ogóle widać te rany, które im zadajemy. No cholera. Ja pierniczę, starczą się nagle znalazł.
Trochę najbardziej mnie boli... A, jednak nie zniknął. Bo ta animacja chowania miesza do pochwy dziwnie akurat wygląda. Tak jakby zniknął, jakby się pojawiła jego tekstura. Jak jest schowany. Kurczę. Ładnie to wygląda. Co tu jest? Mogę się ruszać? Nie, to jest cutscenka chyba. Tak, cutscenka. Ja pierniczę. A teraz mogę się, dobra, teraz. Szczerze, mega się go boję. Może jest powolny, ale kurczę. O nie. Jego ciosu raczej nie opłaca się markować. To jest jakiś strażnik bramy, czy kto? O pierniczy to. No szybko, spamuję tą spacją. Tak! To nie był naprawdę boss? Mam nadzieję, że takich przeciwników w ogóle nie będzie w grze. Oprócz tego pojedynczego. O, pewnie. Aha, na tym spowolnionym tempie jest mi w stanie zaatakować. No. Jak to zajebiście wygląda. No. Zajebiście. O kurczę, no. Walka jest przednia. No i trzy symbole. Jak zawsze. Jakieś dziwne, nie wiem, A, S i X. No dobrze. Tutaj jest X-ik, już widzę. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets. You will find yours. Tu mi coś nie gra z tymi schodami. Nie mam pojęcia. O, jest. Zaliczyło mi. To dobrze. Gdzieś S. S, S, S. Wydaje mi się, że u góry może być to S. Chyba, że... To wygląda na takie S. To chyba nie to. Niezbytnie te schody mogę naprawić. Chyba, że tutaj byłoby jakieś przejście. Jest właśnie. O, witamy. However you come to the gold covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd. Wyzwanie, no dobrze. Ja
Jak ja mogę te... Może tutaj będą... Nie, tutaj nie ma żadnych symboli. No muszę tutaj wrócić, ale gdzie może być ta eska? Najbardziej mnie dalej zastanawia, jak ja mogę te schody stworzyć. One są ewidentnie do ułożenia, tylko nie mam bladego pojęcia jak niby. Coś mi podpowiada, że muszę, nie wiem, się skupić na tym? Okazuje się, że jednak dobrze myślałem, że te schody trzeba jakoś stworzyć i co się okazuje, niby tędy powinienem być w stanie zejść. No właśnie, tego się nie zauważyłem. I jeżeli dobrze się popatrzę, to one się właśnie złożyły. No, myślałem, że tam radio do drugiej strony złożyć, ale no, jak widać, to musiałem się specjalnie tutaj przejść. No dobrze. Ale przynajmniej, no, widoczki robią robotę akurat. Teraz mając te schody do dyspozycji, wydaje mi się, że będę pewnie musiał u góry, czyli na tym pierwszym piętrze znaleźć te pozostałe dwa symbole. Tylko teraz... Gdzie? Tutaj u góry widziałem chyba... X-a, który układa się fajnie w S-kę chyba. Właśnie. To nie to. Też nie to. Bardzo dobrze. Jeszcze jedynie to takie dziwne A, można by powiedzieć. Czekajmy trochę, co jest tutaj. Może tutaj będzie jakiś sekrecik, albo jakieś przejście. Chociaż nie wydaje mi się, no bo tutaj teraz będę tak jakby na zewnątrz tego całego budynku, więc w teorii właśnie będę przed tymi schodami. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Mhm. Czy jeszcze mamy takie znajdźki ukryte po mapie? No dobrze. Ciekawie to wygląda, ale jaki to ma wpływ na fabułę? Nie mam bladego pojęcia. Ciekawe, czy wcześniej też takie, nie wiem, twarze naszej matki były? Wydaje mi się, że chyba nie. Tak to u Surtra, to nie wydaje mi się, że tam było dużo ognia. Valerana możliwe, że było coś, bo tam był świat iluzji. No to jak przejdę, to dobra, mamy kolejną historię. Aż wierzę, dokończenie tamtego wyzwania Olbrzymki i Brunhildy. Byłoby przyjemnie. Tak, to jest kolejne. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black. Half the color of flesh, and her face menacing and grim. O, przejście na drugą stronę, czyli tędy będziemy mogli wrócić. Oczywiście, że do naszych zamkniętych drzwi, które były tutaj. To musiałbym tędy raczej wrócić na górę i tam jeszcze po kolejnej drabince muszę chyba wejść, aby znaleźć to trzecie rozwiązanie zagadki. Bo innego wyjścia niestety nie widzę, ale co tutaj tym będzie? Aha, naprawdę to? Dokładnie. Tak, już jest rozwiązana, chociaż tyle. Dziwne, że nasze głosy nic nie mówiły. Ale w porządku.
Czyli dzięki temu przejściu mam szybszą drogę na dół? Jak to musiałbym się wracać, więc spoko, że od razu odkryłem dalsze losy tej Brunhildy. W porządku. Jak już była mowa o tym Gionie, jak został tam na tym, nie wiem, krzyżu rozszarpany od tyłu i został chyba założony krwawy orzeł, krwawy sęp. Nie, to był chyba krwawy orzeł albo kruk. Chyba kruk, bo pamiętam, że w Valhalla również taki zabieg był stosowany, jak i w serialu Wikingowie, który polecam serdecznie. Ja piórniczo, jak to wygląda. No i zbliżamy się do hali. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword, pick it up, fight the darkness, fight it. Get up. Get up. Get up and fight! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what Hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What are you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. A shadow. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling,
song. No dobrze, kurczę, powiem, że nie spodziewałem się już takiego. Wydaje mi się, że na dzisiaj chyba tyle starczy. Teraz mojego odcinka. Siemka.